W dzisiejszym filmie wraz z Miotą zmierzymy się w konkurencji, która polega na narysowaniu czegoś, co jest związane ze świętami Bożego Narodzenia, bo w sumie mamy grudzień i tak pasuje git. Dokładnie tak. I żeby było jeszcze fajniej, to załatwiłem, by Bartek i Kasper zostali naszymi takimi komentatorami. Powitajmy ich wielkimi brawami! Brawo, witam. Witam, jestem Bartek. Pochodzę z pięknej wsi Dulsk. A to Czeresie, pierwsza to. Gdzie to jest? Zainteresowani na pewno nie ekonomią, w szkołę. Żeby był ładny kontrast, teraz kapek. Witam, pochodzę z ogromnej metropolii, jestem inkognito, za dużo nie będę opowiadał. Dlaczego? Ja zbieram informacje, może mi podasz trochę? Nie mogę niestety. Proszę. Moją wielką pasją jest właśnie komentowanie ludzi rysujących, różne rzeczy. O, to akurat dobrze się składa, bo właśnie dzisiaj będzie właśnie twoje zdanie, żeby komentować różne rzeczy. Słuchajcie, przez to, że jesteście naszymi komentatorami, musicie nam wymyśleć, co my będziemy rysowali. I tak jak mówiłem, to musi być związane ze świętami Bożego Narodzenia, bądź z zimą. A jak ja chcę lato? No to za pół godziny, znaczy co pół... Co? Byli w totalnym szoku! To za pół roku taki film nagrasz. Za pół godziny będzie lato? To jaki temat macie nam do zaproponowania? Święty Mikołaj na saniach, który pali jointa. Mówi. Waszym tematem będzie Święty Mikołaj na sankach, który popija Jack Danielsa. A mogę coś innego, żeby coś innego popijał, proszę. Arnolda z lodą herbatą. A to ile mamy czasu? 5 minut. Mam minut 5. Dobra, jaki temat był, bo zapomniałem, przypomnijcie mi szybko. Mikołaj na sankach, który popija Jack Danielsa albo lodą herbatę. Z Arnoldem ten. A, szybko. Uwaga. Odpalam. Dobra. No więc zacznijmy sobie od sań. Jak narysować sanie, to jest... Cztery kreski, dwie na dole i elo. W sumie ołówkę będę rysował. To będą moje sanki. Dobrze wam idzie, panowie. Mogę tutaj narysować... Halo, jedzenie. Komentatorzy! Co to ma być? Z tego co obserwuję, to Kubikso bardziej będzie się skupiał na całym rysunku na tle, a Miotła będzie się skupiał bardziej na zadaniu, rysując samego Mikołaja. Tak. Miotła, piękny, pulchny Mikołaj, ale gdzie są wory z prezentami? Będzie tutaj tak trochę poza kadrem, dobra? Pan Kubikso chyba wprowadzi Mikołaja na kuligu. Nie wiem, na razie sanki powstają. Mam Mikołaja, który jest gruby, ale mam bardzo chude nogi, bardzo wysportowane. Pakę sanki. Dwie minuty za wami, a bardziej konkretnie to chyba Miotła póki to. Ale nie ma punktu celowego odcinka. Nikt nie szczerze sobie Jack Danielsa albo lodu herbaty z Arnoldem. Dobra, dobra, zrobi się. O, Kubikso, pierwsze kształty Mikołaja. No widzę, Kubikso prawie rysuje czerwonego kapturka niż Mikołaja. A czemu nikt nie mówi, jak ja ładnie rysuję? Bo brzydko rysujesz. A, nikt nie miał tego mówić, przepraszam. Możesz się nie obrażać, zostawcie tą rolę dla komentatorów. Uważamy Miotła, że tak pięknie rysuje, że aż braknie słów. Szkoda naprawdę komentować. Dzięki. To było najbliższe, co się usłyszałem. Dobra, mój Mikołaj będzie miał, nie wiem. Wiesz co, Miotła? Tak ci powiem, ten Mikołaj wygląda, jak siedział na tronie. Robił dwójeczkę. A może robi, a... Dobrze. Szybka dwójeczka. Kubikso tworzy Mikołaj, ale nawet oczu, a nie twarzy. A twarzy nawet nie narysował, no bibliotką do Mikołaja. Jaką Mikołaj może mieć koszulkę? Różową. Dobra. Będzie punktowane, na minusie. Okej. Okay. Musicie się wykazać swoją pomysłowością, że tak powiem, ale nie chcę was martwić, ale zostało wam 50 sekund do końca. Jak będzie koniec proszę czasu, narysować to... niebo, Miotła, niebo i słońce. I śnieg padający. Niebo jest niebieskie, tak? Różowe. 3, 2. Dobra, jeden. To ja biorę noc. Stop. Pan Miotła narysował Mikołaja, gdzie za różową koszulkę dostał 1/5 punkta więcej. Dobrze. To jest punktowane, ale nie narysował rąk, więc odejmujemy mu 2 punkty. Nie narysował Harolda z lodą herbatą albo Jack Danielsa. Na scenerii nic się nie dzieje, jest po prostu tam Mikołaj, który nic nie robi i się uśmiecha jak taki, no nie za fajnie. A teraz mój kolega Kapy, komentator, oceni pracę Kubikso. Jeszcze jakbym mógł, to ja bym powiedział, że Miotła myślę, że miał jakiś pomysł, tylko po prostu mu nie starczyło czasu. Dokładnie i mogło tak to być o wiele lepiej. A jeśli mam ocenić Kubikso, no to tak jak mówiłem, samo tło dużo już daje. Moim zdaniem Kubikso lepiej narysował. Nie! Ponieważ jest to tło. Jest Arnold czy co? Jackie Cola! Ale ładne. Czyli ocena będzie 8 na 10. O nie, a umiotły. Umiotły dałbym tak od razu z grubej rury, bym dał mu 7 na 10. Dobra, to ja teraz sprawdzam Miotła swoją pracę. Okej. Okay. A ty moją. Ten co zrobił? To wygląda jak jakaś bombka na choinkę. Ale się stałem. Miał być miło, miałeś mi ładnie to docenić. Ten, okej, tak, streetwearowy, takie spodnie ma do moim zdaniem twój Mikołaj
jest naprawdę dosyć pulchny na dole. Ładne ma rękawiczki i fajne ma buty. Dobra, mi się wyładuje, zaraz aparat kończymy. Taka szybka ciekawostka. Ja to baterię mam 30 cm na miarze. 30 cm. Ja ta 30 cm przycisku subskrybuj wrzucam do ciebie, łapiesz? Dobra. Strzelam! Żeby Kubik sobie miał co robić, proszę. Nie wiem, nigdy tak nie robiłem, ale na moim palcu jest przecież subskrybuj dla Kubiksu. Możecie wpaść na Instagramy wszystkich i kanały na YouTube, wszystko będzie podane w opisie. Dzięki za oglądanie i do kolejnych wesołych świąt. Subskrybujcie Kubiksu.